poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z czasem seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków. Zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy zrobili sobie pewien test. Test pochodzi z książki Mózg na tak. Także zachęcam, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, tą tematyką tego, żeby mózg był zawsze na tak, to zachęcam, żeby sobie właśnie pooglądać, poczytać trochę o książce Mózg na tak. W tej oto książce na pierwszych właściwie stronach możemy znaleźć test, który był przeprowadzony na wielkim sympozjum, na wielkim wykładzie, gdzie prowadzący poprosił, żeby dobrze wsłuchać się w słowa, które za chwilę będzie wypowiadał. Dokładnie o to samo Was teraz poproszę. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście się wsłuchali uważnie, co będę mówić i w jaki sposób będę wypowiadać następujące słowa. Myślę, że możemy już zacząć. Jesteście gotowi? To zaczynamy. Nie. 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 Tak. To już koniec tego testu. Mam nadzieję, że wsłuchaliście się we wszystkie słowa, które wypowiadałam. I teraz pytanie do Was. Ja już sobie zrobiłam ten test. Ja wiem, jakie są moje emocje, jakie są moje uczucia. Ale teraz właśnie pytanie do Was. Jak się czuliście, kiedy mówiłam do Was nie? Nie. Powtarzałam słowo nie 7 razy, bo dokładnie tak samo było w tym teście. 7 razy nie. Co wtedy czułeś? Co się w tobie działo? Byłeś zadowolony? Miałeś mnóstwo chęci, pozytywnego myślenia? Byłeś nastawiony pozytywnie do tego dzisiejszego dnia? Czy może budziły się w tobie takie uczucia niechęci? Ojejku, kiedy ona już przestanie mówić, to nie. Zniechęcenia. No już nie chce mi się tego słuchać dalej. Co się pojawiało w twoim myśleniu? Odpowiedź na to pytanie doprowadzi cię do momentu, w którym to zobaczysz, jak zadziałało na ciebie słowo tak. Tak. Słowo tak, jak się okazuje, wzbudza w naszym mózgu, w naszych uczuciach, w naszych emocjach bardzo miłe doświadczenia. I myślę, że udało Ci się tego doświadczyć. Kiedy w końcu po tylu słowach nie usłyszałeś słowo tak, no to w końcu jakaś taka ulga przyszła. Jakieś takie rozluźnienie. I jakaś taka, to było nawet przyjemne, można by było powiedzieć. Jeżeli miałeś takie uczucia, zachęcam Cię do tego, żebyś napisał w komentarzu, co się z Tobą działo. Po kolei, kiedy wypowiadałam nie i kiedy powiedziałam w końcu tak. Z badań, które przeprowadzono właśnie na tym sympozjum, na tym dużym wykładzie, okazało się, że osoby właśnie, kiedy słuchały słów nie, czuły się zestresowane, nawet trochę pojawiło się złości, były już zniechęcone, nie chciało im się słuchać, miały już wszystkiego dość, a kiedy w końcu usłyszały słowo tak, to był to taki balsam na ich duszę. Balsam na ich duszę. Balsam. Balsam. Ba,
A kiedy usłyszały słowo tak, nagle zrozumiały, że jakiś tak poczuły taki przypływ chęci, przypływ energii, jakąś taką wewnętrzną radość. Zastanów się, czy ty czułeś dokładnie to samo. Jeśli tak, to prawdopodobnie utożsamiłeś się z uczestnikami tego też sympozjum. Jeśli nie, to zastanów się dlaczego. Dlaczego już nie wywołuje w tobie jakichś złych emocji. Zachęcam cię dziś do tego. Przypatrz się w swoim życiu, ile tak naprawdę razy używasz słowa nie, a ile razy używasz słowa tak. Tak. Zachęcam cię dziś do rozmyślań na ten temat. Pozdrawiam bardzo serdecznie i bądźmy na tak. Niech nasz mózg będzie na tak, a będzie z pewnością żyło nam się lepiej. Pozdrawiam serdecznie. Małgorzata Kospin. Pa, pa.